Blisko 200 uczestników, tysiące pokonanych kilometrów, litry wylanego potu, a po przekroczeniu linii mety na twarzach zawodników duma i satysfakcja. Tak było w niedzielę 22 sierpnia nad Kozienickim Jeziorem, gdzie po raz kolejny rozgrywane były zawody Enea Kozienice Triathlon. Od początku, czyli od 2012 roku, za organizację imprezy odpowiada Jerzy Górski, legenda tej dyscypliny, mistrz świata w podwójnym Ironmanie z 1990 roku. Pierwszy był triathlon MTB, po stodołach jeździliśmy, szukaliśmy jak gdyby w jaki sposób się tutaj, że tak powiem, odnaleźć. W tym triathlonie na rowerach nie MTB, jest to dziewiąty. Ta impreza rozwijała się od kilkudziesięciu osób maksymalnie, rosła z każdym rokiem. Tu nie można zrobić imprezy, żeby bić rekordy ilościowe. Możemy maksymalnie do 150 osób przyjąć indywidualnie i 50 w akwatlonie. Proszę Państwa, przez wiele lat nikt nie startował z Kozienic. Ja sobie pozwoliłem ściągę wyciągnąć. Dzisiaj 44 osoby startowało od 10 do 14 roku. 17 osób z Kozienic. To jest odpowiedź na to, co się działo przez ten czas i co się będzie działo. I mam nadzieję, że dalej będziemy trwali w tym. Uczestnicy po raz trzeci rywalizowali na dystansie olimpijskim. 1,5 kilometra pływania, 40 kilometrów jazdy na rowerze i 10 kilometrów biegu. To jest absolutnie klasyczny, tylko na igrzyskach jest rozgrywany. Mało takich jest imprez na tym dystansie. Kozienice są takim wyjątkiem fajnym. Miejsce naturalne fantastyczne, dystans fantastyczny i wszystko tutaj jest ok. Dziękuję, że możemy w Kozienicach wspólnie działać właśnie w tym triathlonie. Na starcie zameldowali się ludzie w różnym wieku. Najstarszy startując indywidualnie miał 63, a najmłodszy 19 lat. O różnym stopniu wytrenowania i z różnymi priorytetami. Dla zawodników z elity liczyła się tylko walka o medale. Dla innych start był sprawdzianem charakteru i własnych możliwości. Wszystkich połączyła miłość do sportu i aktywnego spędzania czasu. Startowały dzieci i młodzież, mężczyźni i kobiety, indywidualnie i w trzyosobowych sztafetach. Tuż przed pierwszym startem imprezę otworzył zastępca burmistrza gminy Kozienice, Mirosław Pułkowski. Jak co roku zawody stały na wysokim poziomie, zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. Wśród ponad 110 uczestników startujących indywidualnie byli zawodnicy z krajowej czołówki. Triumfator dwóch poprzednich zawodów w Kozienicach Tomasz Szala oraz zwycięzca z 2018 roku Maciej Bodnar. Było niemal pewne, że między nimi rozegra się walka o zwycięstwo. Pierwszy linię mety minął Szala. 31-latek z Nowej Iwicznej triumfował w Kozienicach po raz trzeci z rzędu. Na pokonanie całego dystansu, czyli ponad 51 km, potrzebował godziny 47 minut i 29 sekund. Drugi na mecie zameldował się Bodnar, tracąc do zwycięzcy ponad 2 minuty. Zawodników zapytaliśmy, jak wyglądała rywalizacja między nimi i co takiego mają zawody w Kozienicach, że co roku decydują się tu startować. Razem jechaliśmy na rowerze, trochę się zmienialiśmy, więc wpadliśmy tu razem do strefy zmian. No i od początku starałem się uciec na biegu, rzeczywiście to się udało, odskoczenie i Maciek z problemami z kolkami, więc dowiozłem spokojnie to zwycięstwo do mety. Od razu po rowerze chciałem szybko dogonić Tomka, żeby tutaj nawiązać z nim bezpośrednią rywalizację, tam było kilka sekund. No i to też spowodowało to, że mi ta kolka złapała, mnie mocno trzymała. No i niestety troszeczkę musiałem zwolnić, żeby ona mnie puściła i żebym mógł dalej kontynuować, no ale to już było, że tak powiem, pozamiatane, tak? Tomek już tutaj miał zwycięstwo w garści. Jest fajna atmosfera, blisko domu. Może rzeczywiście taka kameralna impreza, nie ma jakichś strasznych tłumów, ale no to ma też swój urok. Przede wszystkim jest bardzo wszystko dobrze zorganizowane, więc z chęcią tutaj wracamy. To, co tutaj też wyróżnia te zawody i co jest bardzo fajne, to tutaj pływanie. Pływanie jest w takim akwenie, gdzie mamy dwie pętle do pokonania. Po pierwszej pętli wychodzimy, biegniemy, biegamy na drugą. Jest to bardzo ciekawe, widowiskowe dla kibiców. Dla nas też jest bardzo fajne, bo w Polsce nie ma takich zawodów. Z reguły płyniemy całe 1500 metrów na raz. A tutaj mamy te wyjście, fajne urozmaicenie. Kibice praktycznie cały czas są tutaj na trasie, widzą naszą rywalizację. Trasa rowerowa jest bardzo szybka, bardzo przyjemnie się jedzie, można tutaj wykręcić bardzo dobre prędkości, więc same dobre wspomnienia z tych Kozienic przewodzimy. Trzecie miejsce, tak jak przed rokiem, zajął 19-letni Dawid Mielke z Bażanowic. Pod nieobecność Marii Pytel, która w Kozienicach wygrywała 5 lat z rzędu, najlepszą z kobiet była Maria Cześnik. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski i olimpijka z Pekinu. Na zaproszenie Jerzego Górskiego w Kozienicach wystartowała po raz pierwszy.
Była nie tylko zdecydowanie najlepsza z grona 10 kobiet, ale zajęła także 5. miejsce w klasyfikacji Open. Całą trasę płynęłam sama, jechałam sama, tak nie jechałam dzisiaj na czasowym rowerze, ponieważ jeszcze mam przed sobą dwa starty takie w tym triatlonie olimpijskim i nie chciałam zmieniać roweru, więc jechałam na zwykłym szosowym, więc myślałam, że ci panowie z tyłu będą mnie najeżdżać i mijać, ale no dopiero pod koniec jeden pan mnie minął, a tak co jechałam przez 40 km całkiem sama. Bardzo miłe zaproszenie, bardzo się z Jurkiem lubimy, także impreza taka mniejsza, ale taka bardzo rodzinna, kameralna. Drugie miejsce wśród kobiet ponownie zajęła pochodząca z Pionek Agnieszka Kropiwnicka. Trzecia była Justyna Żołądek z Suchodniowa. W sztafetach wystartowało 10 trzyosobowych zespołów. Tu rywalizację wygrał team Happy Tree z Radomia. Jarosław Zieliński, Rafał Grzywacz i Grzegorz Krzosek, czyli ośmiokrotny mistrz Polski w biegu na 800 metrów. Dwa kolejne miejsca zajęły nasze rodzime sztafety. Paweł Król, Marcin Kosiński i Mariusz Weronowicz oraz Jakub Grabiec, Sławomir Kurek i Marcin Podczasi. Kozieńczanie swoją obecność zaznaczyli wyraźnie nie tylko w sztafetach. Wśród uczestników, którzy postanowili rzucić rękawice po trudnemu wyzwaniu, było 15 reprezentantów ziemi kozienickiej. Najwyżej uplasował się pochodzący z Kozienic Piotr Pernak. 51-latek zajął bardzo wysokie 6 miejsce. 20 linii mety minął Jarosław Gontarz, 27 był Kamil Gmiński, a tuż za nim uplasował się Łukasz Łuczyński. Jedyną kobietą reprezentującą gminę Kozienice była Renata Michalska. Dla każdego z uczestników poprzeczka była zawieszona na różnej wysokości, tak jak uzyskane czasy. Jednak każdy, kto ukończył triatlon, może czuć się zwycięzcą. Co najlepiej było widać po reakcjach zawodników, ich rodzin i przyjaciół. Mimo ogromnego zmęczenia wszyscy podkreślali, że było warto. Po co nam to było? Żeby udowodnić sobie, że w tym wieku jeszcze można. Dla zabawy. Jak co roku, walka ze sobą, coraz dłuższe te dystanse, tak przynajmniej się wydaje. Bojka! Bojki na odpływania coraz dalej są. Bojka za daleko, trasa rowerowa za długa i bieg cały czas pod górkę. Nie wiem, kto to układa, ale daliśmy radę. Rodzina, dzieciaki, żona, żony. Wszyscy stoją, krzyczą, tak. Piękny transparent dzisiaj mieliśmy, więc to wszystko motywuje do tego, żeby się nie poddawać, aczkolwiek na pierwszym kilometrze chciałem już iść, ale no widzę, że nie wypada. Trzeba biec, no i jakoś się udało. No ale zapraszamy wszystkich, naprawdę super zabawa, jak będziemy mogli, to służymy pomocą, pomożemy, podpowiemy, co wiemy, to na pewno damy radę. Na trasie rzeczywiście zadajemy sobie pytanie po co, ale już na mecie wiemy po co, naprawdę satysfakcja i ten medalik jest uwieńczeniem tego wszystkiego. Z trasą kozienickiego triatlonu zmierzył się także Sebastian Chmara. Wybitny polski lekkoatleta, dwukrotny mistrz Polski i aktualny rekordzista kraju w 10-oboju. Jak co roku nie zawiedli kibice. Zawodnicy mogli liczyć na ich głośne wsparcie zarówno na starcie, w okolicach mety, ale również w strefie zmian i na trasie biegu. To wszystko w połączeniu z profesjonalną organizacją i wysokim poziomem sportowym tworzy wyjątkowy klimat tej imprezy. Enea Kozieńce Triathlon to oczywiście nie tylko rywalizacja na dystansie olimpijskim. Swoich sił w akwatlonie, który jest pierwszym krokiem do triathlonu, próbowali najmłodsi, w wieku od 10 do 15 lat. Musieli przepłynąć 150 metrów i pobiec na dystansie kilometra. Zwycięzców dekorowano w 3 kategoriach wiekowych. Wśród dziewczyn, począwszy od najmłodszych, wygrały Małgorzata Guść z Kielc, Antonina Gregorczyk z Kozienic oraz Małgorzata Waśkowicz z Lublina. A w gronie chłopców triumfowali Jakub Szubik z Rzeszowa, Bartłomiej Słowiński z Kielc i Maksymilian Sarna z Rzeszowa. W akwatlonie Kozienice reprezentowało w sumie 16 osób. Święto triatlonu w naszym mieście zakończyła ceremonia dekoracji najlepszych. Tym, którzy stanęli na podium, czy to w klasyfikacji Open, w kategoriach wiekowych, indywidualnie, w sztafetach, czy w mistrzostwach gminy Kozienice, gratulowali zastępca burmistrza Mirosław Pułkowski, wiceprezes Enea Wytwarzanie Marcin Łukasiewicz, Jerzy Górski oraz gość specjalny zawodów Anna Jesień. Była lekkoatletka, wielokrotna mistrzyni Polski w biegu na 400 metrów przez płotki, do której do dziś należy rekord kraju na tym dystansie. Organizatorami imprezy byli firma Sport Górski, gmina Kozienice i Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, a sponsorem tytularnym Enea Wytwarzanie. Patronat honorowy objął burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski.